części. Najpierw spróbuję przypomnieć, że dopiero w Biblii się pojawia sama idea stworzenia świata. Jak pewnie wszyscy wiemy, różne mitologie uznawały przedwieczność materii. W naszych czasach marksizm wrócił do tych mitologicznych koncepcji. Ewentualnie widziały jakąś pierwotną walkę ze smokiem, prawda, która była na początku świata. Natomiast Biblia bardzo jednoznacznie powiada nam, że cały świat jest darem Bożym, że cały świat jest owocem Bożego stworzenia. Otóż światło jest pierwszym szczegółowym stworzeniem, o którym Pismo Święte powiada, że Bóg je powołał do istnienia. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment, który no, wszyscy mamy bardzo w uszach, no, choćby podczas liturgii wielkosobotniej czytamy, ale nie tylko wtedy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowym. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światło. Pamiętamy, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, które były bezładem i pustkowiem. Światło jest pierwszym szczegółowym stworzeniem i stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Proszę Państwa, drugi moment niesłychanie ważny, bo nam się czasem wydaje, że co są teksty takie bardzo prościutkie, że nie musimy się nimi przyjmować, że my jesteśmy o wiele mądrzejsi i tak dalej. Drugi moment niesłychanie ważny, że mianowicie światło jest dobre, ale ciemność też jest Bożym stworzeniem. W Biblii jest obca idea, że istnieje cokolwiek, czego Pan Bóg by nie stworzył. Wszystko, co istnieje, jest stworzone przez Boga. I jak słyszeliśmy przed chwilą, też bardzo prosta formuła, że Bóg światło nazwał dniem, ciemność nazwał nocą. Jak pewnie wiemy, w kulturach pierwotnych, a w kulturze semickiej na pewno nadawanie nazwy jest zawsze znakiem władzy. Jeżeli Bóg nadawał nazwę światło i ciemności, to znaczy jest Panem zarówno światła, jak ciemności. Światłość i ciemność to oczywiście nie są wartości równoważne i powoli się krystalizuje w Biblii idea, że ciemność jest to brak światła. I proszę Państwa, następnie moment niesłychanie też brak zauważenia, bo właśnie nam takim zadufanym w swoją współczesną mądrość często te takie wielkie prawdy umykają. Mianowicie światłość została stworzona w pierwszym dniu stworzenia, a słońce i księżyc dopiero w dniu czwartym. To od razu można nawet krytykować, co za prymitywna Biblia, co za prymitywne wyobrażenia i tak dalej. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Biblia dokonuje tutaj niesłychanie ważnego aktu desakralizacji ciał niebieskich. Było powszechnym przeświadczeniem, że słońce, księżyc, gwiazdy są to bogowie. Otóż to aż mi przykro o tym mówić, jak ten autor biblijny upokarza słońce i księżyc. Słońce i księżyc to są zwyczajne lampy, stworzone przez Pana Boga. Lampa większa, słońce to świeci w dzień, a lampa mniejsza, księżyc, świeci w nocy.
Proszę Państwa, był taki stosunkowo mało znany, bo w zasadzie przez środowiska naukowe, raczej środowiska naukowe się dystansują. Taki badacz francuski historii nauk, zwłaszcza przyrodniczych, Pierre-Duhem, który napisał potężne dziesięciotomowe opracowanie na temat historii nauk przyrodniczych. Otóż on w ogóle głosi tam tezę, że gdyby nie Biblia, a zwłaszcza chrześcijaństwo, dzięki któremu Biblia stała się znana wielu narodom, być może nie doszłoby do rozwoju współczesnych nauk przyrodniczych. A tezę swoją uzasadnia następująco. Proszę Państwa, ponieważ żadne z prac Duhema nie są tłumaczone na polski, ale mamy bardzo dobry, że tak powiem, skrót jego teorii. I jeżeli kogoś to interesuje, to od razu podyktuję, a tezę przedstawię za chwilę. To jest Hojgas w książce, nie napisano jego imienia, tylko napisano, że na R to imię się zaczyna. Jakiś Ryszard, Robert, jakiś nie wiadomo kto. Hojgas, ja może przeliteruję. Halina, dwa razy Olga, Y, Kasia, Ania, Stasia. Hojgas. Religie, a powstanie nowożytnej nauki. To jest książka wydana po polsku w swoim czasie przez wydawnictwo Pax, ale ja spróbuję przedstawić tezę właśnie Duhema, że gdyby nie chrześcijaństwo ze swoim zdesakralizowanym światem ciał niebieskich, być może w ogóle nie doszłoby w naszej Europie do powstania nauk przyrodniczych. Jego argumentacja jest następująca. Grecy stworzyli zawrotnie wspaniałą matematykę i zawrotnie wspaniałą astronomię. I praktycznie zero prawdziwej fizyki, zero prawdziwej chemii, zero nauk przyrodniczych. I dlaczego? Bo myśliciele greccy byli głęboko przeświadczeni, że matematyka jest to nauka boska i ją wolno stosować tylko do świata boskiego. Czyli do świata ciał niebieskich na tej ziemi, a to przepraszam bardzo, co jest boskiego w naszej ziemi. I Grekom, którzy przecież potrafili wykorzystywać matematykę na przykład w architekturze, prawda? A do głowy nie przyszło, żeby za pomocą języka matematyki opisywać zjawiska, które obserwujemy tutaj na ziemi. Ja, rzecz jasna, nie mam żadnych kompetencji, żeby oceniać, ile słuszności jest w tej tezie. Natomiast warto zdawać sobie sprawę z tego, że ten fakt, że w Biblii światło jest stworzone pierwszego dnia, a słońce, księżyc i gwiazdy dnia czwartego, że po prostu tak tam to jest. I być może to ma także te sensy. No i że w ogóle, że słońce, księżyc są tam przedstawione no, jako lampy. No po prostu aż gdybym był słońcem, to nie było przykro słuchać, prawda, czegoś takiego. No.